Zabiegi na okolice biodra wymagają odpowiedniego podejścia do danej jednostki chorobowej. W naszym przypadku jest to choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego. Działanie terapeutyczne w tym przypadku wymaga opracowania nie tylko samego stawu, ale również sąsiednich tkanek. Ze względu na konieczność oddziaływania w głębokich strukturach stawu, idealnym rozwiązaniem w tym celu będzie wykorzystanie elektrody rezystywnej. Pozwala ona na głębszą penetrację fali radiowej oraz oddziałuje na bardzo oporowe tkanki takie jak stawy, więzadła i ścięgna. Wysoki opór w powiązaniu z wysoką gęstością tkanki i nieznaczną zawartością wody wspomaga większą koncentrację energii niż w bardziej unaczynionych tkankach miękkich.